Panie ministrze, od 4 marca Polacy mogą się ubiegać o e-dowód. To jest kamień milowy w tej transformacji, ewolucji administracji do sfery cyfrowej. Ważny krok, może nie aż kamień milowy, to bym aż tak mocno nie powiedział. Ważny krok, dlatego że nam dopina pewną koncepcję budowy systemu identyfikacji elektronicznej, cyfrowej tożsamości inaczej, na który się składa zarówno już dowód z warstwą elektroniczną, jak i profil zaufany, jak i aplikacja mObywatel. To wszystko razem bazuje na rozwiązaniu, które przyjęliśmy więcej pół roku temu, bo pod tytułem Węzeł Krajowy, który jest takim mechanizmem organizacyjnym, który łączy, integruje platformy administracji usługowe. Dzięki temu obywatele mają łatwy dostęp do tych usług. To wszystko razem pozwoli nam na integrowanie systemów, a e-dowód jest ważnym krokiem, może także dlatego, że 11 lat czekaliśmy na zakończenie tego projektu. Co zyskujemy? Bo taki pierwszy wniosek to nasuwa się oszczędność czasu, bo nie musimy niektórych spraw załatwiać w urzędzie. Co jeszcze by pan minister wymienił? No bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o ten nowy blankiet, to on sam w sobie jest bardziej bezpieczny, bo tam są już jakby zaprojektowane rozwiązania, które utrudniają jego fałszowanie, kopiowanie. W tym dowodzie jest warstwa elektroniczna, czyli jest chip, na którym mamy zapisane dane obywateli. Te dane, moje własne dane obywatela, to pozwala na realizację różnego rodzaju usług, w tym na przykład takich związanych z bezpieczeństwem, jak możliwość zawieszenia dowodu na 14 dni, jeżeli mamy takie poczucie, że on się nam gdzieś zagubił, a potem się nagle odnajduje, to w normalnym trybie musielibyśmy zgłosić jego utratę, zostałby unieważniony, wtedy byśmy zgłaszali wniosek o nowy dowód. Tutaj mamy ten bufor czasowy, który pozwala nam na ewentualne poszukanie, czy gdzieś się rzeczywiście nie znalazł i to jest jakby też wzmocnienie naszego poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego dokumentu. Ale też dodatkowe usługi będą związane z tym, co będzie oferował biznes, mam nadzieję, ale także administracja, bo to będzie dokument, który pozwoli nam na weryfikację naszej obecności w placówkach służby zdrowia. Powinien ułatwić kontakt z urzędami, ten już fizyczny, ale także, jak powiedziałem, w biznesie. No i wreszcie będzie umożliwiał podpisywanie dokumentów, bo każdy, jeżeli będzie tylko chciał, będzie mógł korzystać z podpisu osobistego zawartego na tym dokumencie. Ten dokument to jest rzecz dobrowolna. Nie trzeba, jeżeli ktoś ma jeszcze stary dowód, ubiegać się o nowy. Jak to wygląda? Wszystkie dowody osobiste są ważne, także te wydane przed 4 marca. Trzeba patrzeć na ich datę ważności. Niektóre jeszcze będą ważne 10 lat, bo taki jest okres ważności dokumentów wydanych, np. 28 lutego, powiedzmy. Wszystkie też dokumenty, o które złożyliśmy wnioski przed 4 marca, one też czekają na nas w urzędach i można je odebrać i one też nie tracą ważności, ale jeżeli chcemy, możemy oczywiście wcześniej złożyć wniosek o wydanie dowodu. Nie będzie tutaj problemu, jeśli chodzi o koszty chociażby, bo cała ta operacja jest bez żadnych kosztów po stronie obywatela. Panie ministrze, na koniec już pytanie niezwiązane z konferencją i z e-dowodem. Facebook stosuje teraz taką politykę, gdzie no usuwa konta, usuwa też grupy dyskusyjne dla osób, które nie zgadzają się na tą kartę LGBT, która jest już od kilkunastu dni w Warszawie. Wiem, że państwo byliście w kontakcie z Facebookiem już wcześniej, kiedy dochodziło do banowania, do usuwania kont, czy w trakcie tej kolejnej polityki Facebooka jesteście państwo w kontakcie z tym portalem społecznościowym? My zaproponowaliśmy rozwiązanie, które się nazywa punkt kontaktowy, który pozwala na odwołanie się od decyzji Facebooka. No niestety tutaj dopóki nie będziemy mieć innych rozwiązań rangi ustawowej, możemy próbować stosować rozwiązania miękkie. I tutaj wszystkich tych, którzy uważają, że ich profil został zawieszony niesłusznie, niezgodnie z regulaminem wewnętrznym Facebooka, zachęcamy do skorzystania z tej ścieżki. Dotychczas mniej więcej 50% poprawnie złożonych wniosków zostało rozpatrywanych
ponownie z korzyścią dla tych, którzy zgłaszali wątpliwości co do procedury zawieszenia, którą zastosował zespół Facebooka wcześniej. Do tego zachęcamy. Niezależnie od tego będziemy rozmawiać nie tylko z Facebookiem, ale z innymi portalami społecznościowymi na temat nie tyle tych konkretnych przypadków, tylko bardziej zwiększenia wrażliwości na relacje w Polsce, także na polski, na polski schemat kulturowy, na polskie podejście. Wybieram się na spotkanie w najbliższych dniach także z władzami Facebooka w Londynie. Będziemy na ten temat rozmawiali. Być może ten punkt kontaktowy właśnie uda się jeszcze rozszerzyć, choć to jest proces dosyć skomplikowany, dosyć długi, ale rzeczywiście takie rozmowy będziemy toczyli.